Siema, z tej strony TomGame, jesteśmy dzisiaj nie na Robloxie, a na quizach na temat elekcji. I to będzie taki szybciutki odcinek, ty zostaw łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli nie robisz tego, a my już przechodzimy do tego. Jak odbywają się twoje elekcje? U mnie przez rozmowę wideo oczywiście, nie? Czy to prawda, że na przykład podczas elekcji zadają więcej materiału do przerobienia niż na zwykłych zajęciach? No nie wiem, no. Trochę bym się z tym zgodził. Kurczę, patrzcie ile głosów na to jest. Czyli jedne. Czy podczas twoich lekcji musisz wykonywać jakiekolwiek sprawdziany? No miałem dzisiaj jednego. Tak? To? Czy to? Nie, chyba to. Nie, nie mam sprawdzianów. Jak nie można nie mieć sprawdzianów? Jak ja mam teraz sprawdziany? No dobra, w sumie jeżeli ktoś nie ma sprawdzianów, no to się ma fajnie. Czy uważasz, że nauczyciele... Czy uważasz, że nauczyciele za bardzo kombinują podczas elekcji? Tak, wiele razy zdarzyły się nieporozumienia spowodowane ich niekompletnymi działaniami. Nie, po prostu starają się jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Nie, nie mam zdania na ten, nie mam zdania na ten temat i nie mam odpowiedzi. No nie wiem. Każdy by wybrał co innego. O tak. No, zdarza się u mnie w klasie. Dobra. 52%. Zobaczcie ile głosów tu miał. Tu miał najwięcej głosów. Dobra. Okej, coś mi tutaj zacięło się chyba z mikrofonem. Dobrze. Jakiego rodzaju zajęciach lepiej przyswajasz wiedzę? Na normalnych lekcjach, na elekcjach, ani na jednych, ani na drugich. Przyswajanie wiedzy nie idzie mi najlepiej. Na obu idzie mi świetnie, nie odczułem żadnych różnic. Mi się wydaje, że na normalnych lekcjach. No oczywiście, że na normalnych lekcjach, bo... Patrzcie, jak już to było tyle zagłosować? Mi tutaj, tu jest duża liczba głosów. Kiedy elekcje zostały wprowadzone do twojej szkoły? Jeszcze przed rozporządzeniem, dopiero po rozporządzeniu. No, po rozporządzeniu, ok. Czy nauczyciele zaznaczają obecności lub nieobecności na twoich lekcjach? Tak, oczywiście, że zaznaczają u mnie. Dobrze, ja się napiję. Czy nauczyciele wynagradzają twoją pracę ocenami? U mnie tak, nie wiem jak u innych, ale mi się wydaje, że... Zobaczcie, inna odpowiedź. Nie bardzo było dać innym odpowiedź. Czy podczas lekcji masz do przeczytania lekturę? Mam teraz, więc dam, zaznaczę sobie. Ja wam dam linka do tego quizu ogólnie, w opisie, ale dobra. Czy wprowadzenie elekcji jest twoim zdaniem dobrym pomysłem? Tak, bezapelacyjnie. Tak, aczkolwiek nie podoba mi się sposób, w jaki to zostało zrobione. Uważam, że to nie jest dobry pomysł. Dzieci powinny mieć w tym czasie wolne. Uważam, że to zły pomysł. Lekcje pomimo trudnej sytuacji powinny się odbywać w szkolnej ławce. Mam inne zdanie na ten temat. Ja bym wybrał... Co to było? Mi się wydaje, że to powinno być to. To no w sumie tak, bo mogłem to wybrać. Co ostatecznie wolisz po przeminięciu epidemii? Do ukończenia szkoły korzystać z lekcji? Wrócić z lekcji i nauczyć się. No oczywiście ja bym wybrał to, nie? Ja już nie chcę mieć lekcji. Czy no, lekcje zależy w jakim względzie. Więcej pytań znajdziesz w naszej nowej aplikacji. Aha, dobra, a to nie. A, miałem tą aplikację kiedyś, co byś wolał. Dobra. Jeżeli taki quiz wam się podobał, tutaj sobie zasubskrybujcie mój kanał, bo jestem na tak zwanym moim koncie, więc no lipa. Wy sobie tutaj zasubskrybujcie ten. A to jest chyba koniec w tym odcinku, ja się z wami żegnam, trzymajcie się. I dam wam, no tak jak mówię, dam linka do tego quizu w opisie. Dobra, pa.